Biorąc pod uwagę ostatnie duże spadki na rynku Steam, no pytacie mnie często, co robić teraz z RMR, z naklejkami oraz z różnymi kapsułami, przez względu na to, że dalej je trzymacie i czy przypadkiem teraz nie jest to najlepszy moment, żeby właśnie się ich pozbyć. Trochę liba z ekwipunkiem, wbij kolejny trzy na Hellcase'a, otwieraj skrzynki oraz ulepszaj swoje skiny i teraz twój ekwipunek będzie jakoś wyglądał. Pamiętaj koniecznie o kodzie FIACO, który daje ci darmową kasę oraz o kodzie FIACO 15, który daje ci 15% bonusu do twojego pierwszego depozytu. Mega polecam. Spadki na rynku widoczne są w wielu miejscach, dlatego polecam się zaznajomić z innymi filmami na tym kanale, gdyż pokazywałem wam różne bardzo ciekawe opcje, w które ty możesz się teraz zaopatrzyć i potem w jakiś sposób wyciągnąć sobie z tego profit. Jednym z takowych przykładów będzie Kała Hreleń, który jak możemy zobaczyć, no w ciągu ostatniego miesiąca sobie dość ładnie zanurkował, bo 74 zł nawet był najniższy pik na poziomie 64, a obecnie jego ceny takie 66 zł. W związku też z czym widzimy, że to jest taki 15, czasami nawet dochodzi do 20% spadku, ale my w dniu dzisiejszym przyjrzymy się kapsułkom oraz naklejkom oczywiście za RMR 2020, gdyż jak wiemy, kupiliśmy je kilka miesięcy temu, 2-3 miesiące temu zaopatrzyliśmy się w nie naprawdę grubo, polecałem w to jak najbardziej inwestować i dalej przy tym zostaje. Aczkolwiek w inwestycji ważne jest to, żeby kupić w danym momencie i sprzedać w ważnym momencie, także zobaczymy sobie na to teraz, patrzymy sobie najpierw na kapsułki. Jak sobie popatrzymy, to również widzimy spadek, przez względu na to, że z około złoty 80, złoty nawet pewnie czasami 90, mamy spadek do złoty 70. To też nie jest jakaś taka niesamowita wartość, jak to pomówiłem wam tam wcześniej, aczkolwiek jeżeli sobie patrzymy, to dzieje się ogółem w ostatnich miesiącach, już teraz w tym momencie taką małą stagnację i utrzymanie się tej ceny na poziomie około złoty 70. Także jeżeli patrzę za to z tej perspektywy, że kupiliśmy tą kapsułkę za złotówkę, teraz ją sprzedamy za złoty 70. Po odliczeniu wszelkich prowizji i tego, co zabija nam Steam, na nasz portfel trafi około złoty 48, coś takiego, także mamy pewnie, że 150% profitu, możemy sobie w ten sposób to powiedzieć. Teraz trzeba się zastanowić, po dwóch albo trzech miesiącach trzymania 150% to jest satysfakcjonująca kwota. Według mnie to jest całkowicie spoko tak na daną sprawę, bo tutaj wiele się nie było, się kupiło i się trzymało. To jest jak najbardziej spoko, jeżeli chodzi o kapsułki. Tutaj dla przykładu rzucimy sobie na Berlina. Tutaj warto jest nam powiedzieć, że zaraz po zakończeniu promocji, która dokończyła się z końcem tak na daną sprawę września, możemy sobie zobaczyć. Później ta cena cały czas właśnie stała na takim etapie, a mianowicie złoty 50, tak? Ona nawet nie wystrzeliło tego złoty 70, złoty 80, także możemy tutaj zobaczyć, że to złoty 50 to jest całkowicie klawa opcja, biorąc pod uwagę, że później jeszcze był kolejny tutaj event, w wyniku którego ta cena spadła nawet do złoty 20, tak? Także to jest całkowicie klawo, potem możemy zobaczyć, że po pół roku ta cena przebiła złoty 50, czyli już mamy złoty 60. Także jeżeli chcesz potrzymać kolejną, tak na daną sprawę, kwartał, no to możesz też potrzymać kolejny kwartał, żeby tam jeszcze kilka groszy skupnąć. Też pytanie, czy jest sens trzymać kwartał, żeby skupnąć tak jak to w tym przypadku będzie o 10 groszy więcej, tak? No z jednej strony oczywiście, że lepiej wziąć więcej, aczkolwiek z drugiej strony może w tym czasie będą jakieś lepsze inwestycje, jakieś lepsze momenty, jakie to, które mamy chociażby teraz. I to według mnie jest też jeden z bardzo ważnych elementów, na którym warto poświęcić chwilę, a mianowicie to, jaki mamy teraz moment. Wszystkie ceny, jakie to pokazywałem wam na ogół na Steamie, poleciały na łeb na szyję, poleciały mega w dół około te 10-20%. Także jest to dobry moment, żeby się po prostu w nie zaopatrzyć i następnie po prostu czekać, aż one wzbiją się wyżej. A to, że się wzbiją do góry, jest tak na dobrą sprawę potwierdzone, przez względu na to, że wiele z nich, w szczególności te z kolekcji, są już bardzo, bardzo limitowane, tak? One już nie dropią na co dzień, już nie będzie można się dało dostać. W związku też jest czym logiczne jest to, że na rynku ich będzie cały czas ubywać, co tym idzie i cena pójdzie w górę. Na tym etapie warto powiedzieć o zbliżającym się majorze, a mianowicie PGL Stockholm Major 2021, który będzie się na przełomie października i listopada. Ten event będzie niósł ze sobą to, że właśnie wtedy ceny RMR-a dość polecą w dół, ze względu na to, że dużo ludzi się przerzuci właśnie z tej inwestycji na te nowsze naklejki, przez względu na to, że po prostu one będą nowsze, świeższe, będą też często tańsze, możliwe, że będą też ładniejsze, w związku też z czym z chęcią ludzie się przesiadają i to jest tak na dobrą sprawę tendencja od wielu, wielu lat, że kiedy wychodzi nowy turniej, no to wtedy naklejki starszego turnieju troszeczkę podupadają, ale jednak długofalowo gdzieś tam później, po zakończeniu turnieju, po zakończeniu promocji właśnie na te naklejki, one się będą zbijały. Także jeżeli planujesz inwestować właśnie w kolejny major, planujesz inwestować w naklejki ze Sztokholmu 2021, no to weź to koniecznie pod rozwagę, czy nie należałoby sprzedać już teraz z tym 150% zyskiem, tak żeby po prostu sobie odłożyć kasę na teraz jakąś inwestycję i potem do kolejnego majora właśnie poczekać i wtedy włożyć kasę na kolejnego majora. Teraz przejdźmy sobie do naklejek, gdyż jestem przekonany, że wielu z was inwestowało w złoto, czy też inwestowało w hologramy, czy też foliowane naklejki i to jest jak najbardziej dobra opcja. Teraz pytanie, co tak na dobrą sprawę z nimi się stanie, z nimi będzie bardzo podobna sytuacja. Na przykładzie weźmy sobie Niko również z Berlin 2019. Zobaczmy sobie w szczególności na ten moment, który mamy tutaj, tak, a mianowicie na luty, styczeń. Wtedy zostały dodane naklejki do RMR 2020, bo z poziomu nawet nie weźmy tego najwyższego piku za 550, ale weźmy sobie ten poziom powiedzmy 500-480 zł. Spadek był dość widoczny, bo do 350 zł. W związku też jest czym na coś takiego trzeba się przygotować, jeżeli chodzi o kolejny major. Także tutaj taktyka bardzo, bardzo podobna. Ja osobiście polecałbym ci dobrze przemyśleć tą sprzedaż. Sam się osobiście zastanawiam, czy jeszcze nie sprzedawać naklejek do RMR i duża szansa, że to właśnie poczynię, ze względu na to, że wtedy tą kasę, którą to dostanę, tak, za właśnie sprzedaż tych wszystkich itemków, mogę przejść na coś innego, tak? Chociażby ten kałach, o którym to mówiłem, zobaczmy, jak on to dość dobrze zanurkował. Jest szansa, że on tak na dobrą sprawę w przeciągu tych kilku miesięcy nie da mi, tak jak to w przypadku tych może 10 czy 15 groszy więcej, które bym potrzymał kisząc właśnie naklejki czy też kapsuły z RMR, tylko jest szansa, że on mi da trochę więcej, może nawet 10-20% tej wartości, co w tym przypadku to już będzie kilka złotych. Także to myślę, że będzie całkowicie spoko opcja. Tak na dobrą sprawę trzeba to dobrze przemyśleć. I ta spółeczka jest po twojej stronie, bo to jest taka mała opcja trochę ryzykowna, żeby właśnie przerzucać na coś innego. Wiadomo, że w tym momencie jeszcze stracimy trochę na prowizjach i tak dalej, aczkolwiek według mnie może to być gra warta świeczki. Także uważam, że jest to już dobry, spoko moment, żeby sprzedawać naklejki za RMR, przez to, że zrobiłeś na nich spoko. Mamy ten mnożnik półtora, po dwóch, trzech miesiącach naprawdę spoko, już po dwóch miesiącach licznik półtora, całkowicie klasa.